Dzień dobry, dziś chciałbym zaprezentować wąż kropelkowy, pocący się. Sprzedajemy te węże w rolkach 7,5 oraz 15 metrów. Węże te można łączyć ze sobą. Po prostu wykręca się nakrętkę. Z drugiej strony przy drugim wężu też nakrętkę skręca razem. Węże są przystosowane na szybko złączkę. Normalnie szybko złączkę się zakłada i zdejmuje. Pokażę teraz, jak ten wąż działa. Tutaj mamy położony ten wąż rozłożony, aczkolwiek można go wkopać w ziemię. Jak to zależy, jakie rośliny uprawiamy. 5, 10, 15 cm. Mamy taką nałożoną na potrzeby filmu zawór do węża. Odkręcamy wodę i wąż się boci. Powoli na całej odległości przewodu można zmniejszyć, tutaj założyć sobie regulację. Jeśli chcemy, żeby mniej, to zmniejszamy. Teraz on wolniej kapie. Można go wkopać w ziemię, wtedy jest mniejsza strata wody, bo to on jest pod ziemią. Ten wąż akurat tu rozłożony, on już ma z 5 czy 6 lat. Nawet nie chowany na zimę, nic się z nim nie dzieje. Można poowijać go po prostu w koło drzewek, roślin, kwiatów. Łączony jest tu na szybko złącze. Normalnie na szybko złączkę. Teraz odkręcimy mocniej. I woda będzie mocniej leciała. Jeśli delikatnie tylko puścimy wodę, to będzie delikatnie tylko lecieć. Porozkładany między roślinkami. Można te węże różnymi zaworami porozdzielać na ileś zaworów. Takie zawory, tu jest akurat na 4. Z tej strony można nypel wkręcić, wtedy też jest na szybko złączkę. Taki nypel tak wygląda. Wkręcamy go tutaj i jest na szybko złącze. Czy czwarte lub jedna druga cala, zależy jaki się zastosuje. Tu są też pojedyncze i podwójne zawory. Węże można zakupić na ogrodycrystal.pl w odcinkach 7,5 oraz 15 metrów. Dziękuję, pozdrawiam.